Siema, z tej strony ponownie jednak Shogo. To będzie kolejny już czwarty filmik z serii Jak to było w Relaxesie z WW3. Tutaj troszeczkę będzie smęcenia, że tak powiem, ponieważ tutaj będę nadawał na Fan51. Wszystkie osoby, które się napaliły na tę grę, po prostu liczyły na polskiego Battlefielda, taka jest prawda, ale niestety wyszło jak wyszło. Mianowicie osoby były tutaj zapewnione, że to będzie polski, porządny Battlefield, ale prawda jest taka, że jeśli małe studio się bierze za dość duży, ambitny projekt i jeśli jeszcze po czasie bierze się za Chernobylite'a, która jest drugą grą po prostu, no to tutaj sorry, ale bądźmy szczerzy, będzie jak z No Man's Sky. Znacie taką inną grę po prostu, czyli po prostu małe studio, gdzie się duży, naprawdę ambitny projekt i to już, kurwa, trzeba przyznać, pokazać, że mają jaja, że za coś takiego się biorą, ale niestety w międzyczasie, jak mówiłem, wyjście za drugą grę, czyli Chernobylite'a. I tutaj ludzie troszeczkę przeoczyli, byli wściekli, ponieważ stwierdzi, ej, to jest małe studio. Oni nie zrobili jeszcze jednej gry, ale już się biją za drugą. Ej, to jest, wiecie, troszeczkę niepoważne. Poza tym się okazało w międzyczasie, że było ponad rok przerwy i nie było wiadomo, co się dzieje z tą grą. Nie wiadomo było, czy ta gra powstaje. Ogólnie był czarny scenariusz, że gra zdechła, więc ludzie dość mocno przeczyli i później dopiero się okazało, że była ta parawka, że trzeba było podpisać po czasie, że by po prostu zagrać w grę, za którą się już zapłaciło, co było dość słabe.